Na pewno ta runda, która jest za nami, posegrę do życzenia, ponieważ moglibyśmy mieć parę punktów więcej i to miejsce, które mam obecnie czwarte, mogło być na pewno drugie bądź choćby trzecie, więc byłoby to na podium. Na pewno więcej punktów należałoby zdobyć u nas w Koszalinie. Niestety kilka niespodziewanych wyników, kilka porażek spowodowało, że te punkty pouciekały. Ogólnie na pewno mieliśmy skromny budżet i te punkty, które zdobyliśmy, były dużym wysiłkiem drużyny, trenerów i zarządu, żeby wszystko poukładać. No, także myślę, że może mogło być lepiej, aczkolwiek punkt wyjścia do walki na wiosnę jest całkiem dobry. Jakiego zawodnika by Pan wyróżnił? Jakiego zawodnika? No, na pewno odróżnieniem jest trener, a wiem, że też ucieka od indywidualnych ocen. Także ja też tu się nie pokuszę o jakieś takie personalne, konkretne wskazania. Myślę, że naszą siłą była zespołowość, oparta oczywiście na ofensywnej grze naszych graczy z Japonii, wspartych dobrą runą Pawła Nowackiego czy Marka Poczobuta i ostoja defensywy Maciej Stańczyk, który niestety miał kilka absencji z uwagi na kontuzję i to też miał wpływ na wyniki zespołu. Ale tak jak mówię, każdy tutaj członek zespołu był ważny i myślę, że bez pewnych ogniw by wyglądało inaczej, więc suma jest taka, że zespół tworzył dobrą całość. Czy drużyna wierzy w awans? Na pewno marzymy o awansie. No, wiadomo, że tutaj będąc na czwartej pozycji w zeszłym sezonie liczymy na postęp, progres wyników i chciałoby się być na podium. W tym roku być może miejsce drugie da awans, ponieważ Lechia, drugi zespół Lechii Gdańskiej jest już na pierwszym miejscu z dość naszą przewagą punktową. Jeżeli to miejsce utrzyma, to w tym momencie miejsce drugie daje awans. I cóż, no nie w tym roku, może w przyszłym, aczkolwiek ta liga w tym sezonie jest na tyle wyrównana, że jesteśmy w gronie trzech, czterech zespołów, które będą na awans się ubiegać, no bo ktoś się masować musi. Skoro drużyna jest szykowana do awansu, to dlaczego Skubo odszedł tylko ja Murayama, a odejścia szykowany jest Kosakajtygami? No to jest naturalne, że zawodnicy przychodzą i odchodzą. Akurat nasi gracze z Japonii mają okazję awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli awansu osobistego, rozwoju sportowego i takiej szansy, jaką miał Takuya, się nie odrzuca. Awans bezpośrednio do drużyny ekstraklasowej. No, wspaniała sprawa dla niego, dla klubu, też no, dla nas wszystkich po prostu. Jesteśmy zadowoleni, że została praca tutaj nasza rozszerzona i taki gracz, który grał obecnie w tej rundzie w trzeciej lidze w Wardii, może grać w Ekstraklasie za chwilę. Oby tak było, bo oczywiście też to jeszcze zależy od jego postawy w klubie szczecińskim. Z drugiej strony patrząc szerzej, no oczywiście ktoś odejdzie, ktoś musi o to miejsce przyjść, także będziemy pracować intensywnie od stycznia, żeby kadrę uzupełnić, na pewno wzmocnić, ponieważ wiosna zawsze jest większym wyzwaniem, a mając cele jednak ambitne, bo chcemy być wyżej niż jesteśmy w tym momencie, no musimy się wzmacniać. Odejście jednego gracza, takiego jak Takuya Murayama, na pewno będzie dla klubu promocją, także będzie pewien aspekt marketingowy. Oprócz tego zyskamy finansowo. Nie są to oczywiście kwoty wielkie, ponieważ transfer z trzeciej ligi do ekstraklasy nie może opiewać się na bardzo dużych kwotach. W tym razie ten gracz grał u nas raptem jedną rundę. Co do Koska i Gagamiego, na dzień dzisiejszy jest po testach w Lechii Gdańsk. Do transferu póki co nie doszło. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jest to gracz, który zasługuje na grę też w drugiej, w pierwszej, może i w ekstraklasie. Także zobaczymy. To jest naturalna kolej rzeczy, że oni, jeżeli się wyróżniają w naszej lidze, będą chcieli grać wyżej. Czego by Pan sobie, zawodnikom i kibicom życzył w 2013 roku? Przede wszystkim zdrowia, dobrej energii do pracy, do działania. Jeżeli wszystko dobrze poukłada, to na boisku niech nam przyświeca sukces, czyli realizujemy swoje cele i to, co marzymy, niech się spełni. Okej, dziękuję.